Witamy w Watch Mojo Polska. Dziś odliczamy nasze top 10 szalonych zestawów LEGO. Przyjrzymy się jednym z najfajniejszych, najbardziej wyszukanych i unikalnych zestawów LEGO. Dajcie znać w komentarzach, który chcielibyście najbardziej. Numer 10. Dom Bajerców. Życie w miasteczku Hawkins może być niebezpieczne, ale świat braci Duffer ma swój urok. Zestaw ma 2280 elementów, a powinien go mieć każdy fan Stranger Things. Ma dwa oblicza, wersję z Hawkins i z drugiej strony, bez ryzyka ataku Demogorgona. Po ukończeniu model można odwrócić, by widzieć rzeczywistość, która pasuje do nastroju danego dnia. Zestaw jest imponujący jako całość, ale wyróżniają go też drobne szczegóły. Zawiera też 8 figurek, autohopera i niezliczone niespodzianki z serialu. Numer 9. Nintendo Entertainment System. Niewiele rzeczy jest bardziej nostalgicznych niż LEGO. Całkiem blisko jest oryginalna konsola do gier Nintendo, NES. Z połączenia tych dwóch rzeczy mamy niesamowitą podróż wspomnień. Można było zrobić prymitywną i rozczarowującą konstrukcję, a zestawy i tak by się sprzedały. Ale dbałość o detale jest tu naprawdę na najwyższym poziomie. This incredible brick build set includes the iconic NES control deck and a retro-style TV that revolutionizes classic 8-bit graphics. To ukłon zarówno w stronę LEGO, jak i tego kultowego systemu rozrywki. Zestaw składa się z 2646 klocków i pozwala zbudować konsolę, kontroler oraz oldschoolowy telewizor lampowy z kultową postacią Nintendo, a korbką można symulować przesuwanie ekranu. Numer 8. Domek na drzewie. Uwielbiamy LEGO wersje ulubionych elementów popkultury, ale ich projektanci wymyślają też inne, inspirujące i oryginalne modele. Większość dzieci fantazjuje o domku na drzewie, ale często rodzice się nie zgadzają na taki pomysł. Nawet dorosłym może być trudno znaleźć odpowiednie drzewo, budżet czy czas. Dzięki domkowi na drzewie LEGO Ideas nie trzeba iść na kompromis. You have a base that represents a bit of landscape. And on one side you have a little stream with some vegetation and some mushrooms, and then on the other side you have a table and some benches. Model ma 3036 klocków i jest wystarczająco epicki, by wzbudzić zazdrość. Dzięki zdejmowanym dachom można zadbać o wnętrza, a dzięki dwóm zestawom roślin domek może się zmieniać wraz z porami roku. At one point in this set, you get to choose which color of leaves you want to use on the tree. So if you want to use the spring version, you can use the green leaves. If you want to use the autumn version, you can use the yellow and orange leaves. Numer 7. Piraci z Zatoki Barakut. Jeśli macie pasję do morskich konstrukcji, LEGO naprawdę was rozpieszcza. Jeden z ich najlepszych statków, Cicha Maria z Piratów z Karaibów, przeszedł na emeryturę, ale zestaw Piraci z Zatoki Barakut nie jest kompromisem. Model ma 2545 elementów i świetną konstrukcję, ale tak naprawdę to dwa w jednym. Można zbudować statek i wyspę, na której piraci spędzają czas. Zestaw można również zbudować jako wrak statku. You can recreate the original Black Seas Barracuda from the LEGO set, which is built in the brand new LEGO style. Dodajmy do tego bogactwo szczegółów i jest to wspaniały zakup. Numer 6. Zamek Disneya. Disney World docenią i mali, i młodzi duchem. Dzięki zestawowi 4080 klocków połączono dwa światy, by stworzyć jeden naprawdę niesamowity model. And it actually has over 4000 bricks. It's also one of the highest models we have ever designed.
It has over 74 centimeters. And by the way, that's 29 inches. W zestawie znajduje się 5 figurek. Mickey, Minnie, Donald, Daisy i dzwoneczek. Byliśmy pod wrażeniem, gdyby to była tylko zewnętrzna powłoka, ale model jest pełen szczegółów. Wieżyczki symulują słynne fajerwerki, a pomieszczenia mają różne akcesoria, funkcje i elementy fabuły z klasycznych bajek Disneya. For instance, we have the flying carpet on the wall from Aladdin, or a reference to Beauty and the Beast with a red rose in the glass case. To imponujący ponad półmetrowy zestaw Lego. Numer 5. Batmobile. Pojazd Batmana był obiektem licznych konstrukcji fanowskich i projektów domowej roboty. Jednak żaden domowy model Batmobila nie może się równać temu, który dało nam Lego. Probably the biggest Lego car to date. We think it's gonna stay the biggest one for quite a while. Batmobil zmieniał się na przestrzeni lat, ale wersja z pierwszego filmu Tima Burtona pozostaje dla wielu ostateczną wersją pojazdu. Pieczołowicie odtworzony z 3306 klocków, ten klasyczny model Batmobilu jest wyposażony w wiele funkcji, które sprawią, że zamaskowany krzyżowiec będzie dumny. Otwierany kokpit, haki i wysuwane karabiny maszynowe. Zgodnie z kodeksem Batmana, tych ostatnich można używać tylko na przedmiotach nieożywionych. So the process for designing this model was to get every screenshot, watch the movie, any reference that we could get from different angles of the different details in the car. Numer 4. Fortepian. Fortepian Lego różni się od innych konstrukcji. Na pierwszy rzut oka można nawet nie rozpoznać go jako modelu Lego. Ten zestaw daje nam gotowy model, który charakteryzuje się czystymi liniami i niezwykle gładkim wykończeniem, podobnym do prawdziwego fortepianu. Może wygląda na prosty, ale składa się z 3662 maleńkich elementów, które doprowadzą wasze umiejętności budowania do granic możliwości. Piano feature a lid that opens and folds back, music stand where you can put a score on it, 25 individual functioning keys. Niezaprzeczalnie piękny model z niemożliwie skomplikowanym wnętrzem ma 25 klawiszy, każdy połączony z młoteczkiem, a pedały naprawdę się poruszają. Dzięki aplikacji wasz fortepian może naprawdę grać. Numer 3. Taj Mahal. 5923 klocki. To jeden z bardziej dopracowanych modeli. Prawdziwy Taj Mahal jest jedną z najbardziej kultowych i sławnych budowli na świecie, więc wydaje się słuszne, że wersja Lego też jest imponująca. Bez wątpienia główną atrakcją modelu jest centralna kopuła. Klocki są skierowane na zewnątrz, więc uzyskana faktura przyciąga wzrok. To skupienie na szczegółach naprawdę odróżnia ten model architektoniczny od podobnych konstrukcji Lego. Od balkonów i łuków po zwieńczenia i kafelki. Widać, że nie szczędzono wydatków na wykonanie tej miniatury Taj Mahal. Numer 2. Hogwart. Przykro nam, ale raczej nie dostaniecie listu z Hogwartu. Ale skoro nie, to dlaczego nie sprowadzić Hogwartu do siebie? Superfanów Harry'ego Pottera zachwyci ta złożona konstrukcja. Ale uwaga, bez magii budowa tego imponującego modelu z 6020 elementów wystawi na próbę wasze mugolskie umiejętności. Zamek jest pięknie zaprojektowany i zawiera wiele figurek, detali i akcesoriów, które ożywią ten magiczny świat. Otrzymacie 4 minifigurki, 27 mikrofigurek, chatę Hagrida, wierzbę bijącą z maleńkim Fordem Anglią i nie tylko. Bazyliszek? Jest. Bogin w szafie i dementorzy? Są. Naprawdę pomyśleli o wszystkim. Zanim ujawnimy nasz numer 1, pora na kilka wyróżnień. Central Perk, 1070 klocków. Odtwórzcie kultowe sceny serialu Przyjaciele. Lamborghini Sian FKP37, 3696 klocków. Elegancki model Lego? Nie ma nic szybszego niż ten zestaw Technic. Kolejka górska, 4124 klocki. Unikalny model dowiezie wiele emocji. Ford Mustang, 1471 klocków. Idealny model dla entuzjastów muscle carów. Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, 864 klocki.
tańszy model, ale z niesamowitym efektem. Lajkujcie i komentujcie nasze filmy, dajcie suba i kliknijcie dzwonek, by być na bieżąco. Numer 1. Sokół Millennium. Ma 7541 klocków i jest skierowany do doświadczonych i zamożnych, ale obiecywaliśmy wam coś szalonego. This model is way more detailed than any other LEGO Millennium Falcon ever released before. Niesamowita konstrukcja i jeden z najświetniejszych modeli LEGO. Imponujący rozmiar modelu sprawia, że robi wrażenie długo po złożeniu. Ten trójwymiarowy list miłosny do statku Hana Solo i Gwiezdnych Wojen jest szczegółowo odwzorowany wewnątrz i na zewnątrz. Jeżeli chcecie zbudować całą odległą galaktykę, warto sprawdzić też dwa inne imponujące modele: Gwiezdny Niszczyciel Imperium i Gwiazda Śmierci. Podobał wam się odcinek? Sprawdźcie, co jeszcze dla was mamy. Po więcej wpadajcie na nasz kanał, zostawcie suba i kliknijcie dzwonek, by być na bieżąco.